Nie pogniewałbym się aż tak na taki wynik w finale, z może lepszym rezultatem. Aczkolwiek uważam, że stać mnie na poprawienie rekordu życiowego. A taki wynik może już tam spowodować, że gdzieś tam o te podium będę walczył, przynajmniej podejmę walkę, jak najbardziej. Uważam, że może lekko poza zasięgiem jest jeden zawodnik z Portugalii, a reszta jest, no wiadomo, no, pytanie, czy ktoś swoje zrobi w konkursie, czy nie, ale jest, można powalczyć, jak najbardziej. Trzeba też jakby mieć rozgląd jakby sytuacji w Europie, gdzie minimum uzyskało chyba trzech zawodników. Także no jakby tak zrobili tu Mistrzostwa Polski, no to byłby ciekawy konkurs. Dlatego musieli tam dobrać zawodników bez minimum. A z kolei plasowałem się tak chyba dość wysoko w Europie z tym moim wynikiem. I to chyba spowodowało, że jednak zostałem do tej kadry włączony. Chyba nie była to zła decyzja. Tak, no nie ukrywam, że dla mnie są te Mistrzostwa Europy ważne. Aczkolwiek impreza taka docelowa, którą walczę już od wielu lat, to są Igrzyska Olimpijskie. A to jest dobra okazja, żeby... Jeżeli chociaż nie minimum, no to przynajmniej wywalczyć dobre punkty do rankingu. Dlatego pod tym kątem jest to szalenie istotny start.